A, ustalmy jedną jeszcze tylko rzecz, zanim się zaczniemy nagrywać. Na potrzeby wywiadu możemy sobie mieć perty, to będzie Pana nam przede wszystkim. Lepiej. I jak ten... się na imię? Artur, to może jeszcze się już tam chyba z trzeci raz przechodzimy w ten sposób. No właśnie, ale... Tak? No, bo myśmy się ostatni raz widzieli na planie klipu z tym, z Razlutą. Jak tak był jest. Robiony w antykwariacie tam przy tam nowy, Ruch Nowego Światu i Święto tak. Wszystkie, nie? No, no to już, tam, ciekaw jestem, kiedy czwarty raz będziemy. Ja czy tak trzy pamiętam, a ile nie pamiętam, to może też być więcej. A tu wracając do planu tego klipu. Wówczas. Pamiętam, że jedną ze scen było to, jak przeglądałeś swoje płyty, które były w antykwariacie analogowe i po kolei wyciągałeś okładki i przy niektórych zatrzymywałeś się na dłużej, co by oznaczało, że masz takie płyty swoje, do których jesteś szczególnie przywiązany. Tak czy nie? Tak, Dobry Stary Rok z taką końską twarzą Krawczyka, świetnie zrobiona grafika. Ja siedzący wśród jakichś koszyków i kur chodzących dookoła w Rubaszce, gdzie śpiewam pieśni Jesenina w polskim i oryginalnym brzmieniu rosyjskim również wiersze, którym byłem w momencie życia zafascynowany. To te pamiętam, że zwróciły tak moją uwagę. A w ogóle tak z ogółu wszystkich, no bo kurde ile jest, ze 140, ostatnio próbowaliśmy. Tyle nie ma. Strategicznych jest około 50, to znaczy tych zupełnie nowych. Od początku tam były jakieś, jeszcze raz w innym aranżu, gdzieś wydane w gazetach i tak dalej. To jest ponad 100. Jakieś kompilacje, bo ja coś żeśmy sprawdzali, doszliśmy do 139, ale to licząc tam kompilacje, też składaki. Tak. No jest to taka liczba, o której nie mówię na koncertach, bo wiem, że nikt w to nie uwierzy. Skoro ja sam mam wątpliwości, czy jest to możliwe. No ale nigdy nie przypuszczałem, że będę o tym mówił w 70 roku życia, że czasu nie zmarnowałem. No kurczę, trochę tego jest. Tak samo jak ta płyta z numerami Leonarda, to też nie jest pierwsza płyta, gdzie bierzesz na warsztat, jakby to powiedzieć, no evergreeny. No tak, z tym, że to była taka płyta, która się nie zapowiadała w ogóle, jakby u mnie nie wywołała takiego dreszczu emocji, że będę to nagrywał, czy wręcz takiej radości, bo bardzo długo mój menadżer Andrzej Kosmala mnie na to namawiał, a później się okazało już po nagraniu, że ta płyta mogła zmienić trochę moje życie i spojrzenie na problemy, na tą tajemnicę miłości i na samego Coena, bo to nie są covery, tylko to jest wyraźnie Krawczyk. My mamy tak zupełnie inne głosy i warsztat wokalny i aranże są inne i wszystko tam jest zrobione tak, jakby to była moja płyta. Po prostu najważniejszą tam osobą jest chyba jednak Maciej Zębaty, świętej pamięci niestety, który poruszył moje serce i chyba każdego, kto zna Coena, na pewno to rusza, bo angielski język jest skrótowym językiem, a to, co zrobił Zębaty, to była przejrzysta polszczyzna, że tak powiem, podana w sposób taki poetycki, taki bezpośredni, taki szokujący czasami. Ale to, że Zębaty jest takim największym propagatorem Coena nad Wisłą, to jak gdyby to jest taki pewnik i nie wiem, to już na granicach dogmatu można o tym mówić, ale faktycznie można powiedzieć o Coenie, że on, o Zębatym, że on rozwinął nam Coena tak językowo, tak jak wachlarz? Oczywiście, on po prostu pokazał piękno tych tekstów. Właściwie zdradził nam, że praktycznie teksty Coena w jego tłumaczeniu to jest jakby spowiedź z różnych odcieni ludzkiego charakteru, miłości bezwarunkowej, na przykład miłości erotycznej, czasami takiej autoironii, czyli dystansu po prostu do świata, do siebie, jednocześnie takiego żalu, że człowiek nie jest jednak doskonały, że można upaść, że można być gniewnym, że można być również bardzo takim optymistycznym. Jeden z utworów
w 80-tych latach podobno był, czy w 90-tych był przebojem studenckich akademików, bo śpiewa tam o tym, że obiecująco jej wzrok wszystko jemu mówi i że izdebka jest dosyć mała z jednym oknem, jednym łóżkiem, ale że będzie nam bardzo dobrze i to w takim kantrowym stylu, więc też ten dobry, dobre zmiany stylu w różnych. No, on przeleciał przez różne style. Tak. I myśmy wykorzystali jeszcze bardziej te melodie, żeby po prostu podkreślić charakter ich, ale żeby nie były to jakby covery, żeby ściągamy po prostu jakieś patenty instrumentalne. Ze mną to w ogóle tajemnicza jest sprawa, ta płyta pozostaje dla mnie trochę tajemnicą, że jak to się stało, że dwóch tak różnych, a jednocześnie podobnych do siebie różnych, bo tak jak mówiłem, różne wokalne warsztaty, warsztat wokalny, a jednocześnie podobny prawie wiek, no to trochę starszy, wiara w absolut, w Chrystusa, mimo że jest buddystą, prawda, a był chrześcijaninem i te dramatyczne przeżycia, jego utrata bliskich osób, takie zaskakujące, wydawałoby się przypadkowe wydarzenia w jego życiu, które on później komentował w sposób bezwzględnie i bezlitośnie szczery, co jak obserwowałem na jego koncercie w Toronto, bo najpierw widziałem go w telewizji, później w Toronto, co wywoływało ku mojemu zdumieniu entuzjazm, wzruszenie i zaskoczenie. Śpiewał prosto właściwie do serca tych ludzi. Oni wyczuwali tą głęboką myśl, która była zawarta w tekstach poezji. Ja niestety nie. Dopiero Maciek Zębaty to zrobił jako jego wielki, wielki fan, tak jak powiedziałeś, nawet więcej, że on go naprawdę rozgryzł w sensie twórczym. Przyszło mi do głowy, że Zębatego to można nazwać nawet nie propagatorem, a ambasadorem Coena w Polsce. Można by tak powiedzieć o Zębatego. Ale dobra, zostawmy Maćka, bo jedna rzecz mi się nie zgadza w tym, co opowiadasz. Znaczy nie pasuje. Chciałbym, żebyś mi wyjaśnił, bo mówisz, jak zresztą wszyscy, z gigantycznym szacunkiem o Coenie. Mówisz o tym, jak on jest ważny i to, co zrobił, jak jest ważne. Natomiast na samym początku rozmowy powiedziałeś, że bardzo długo trzeba było cię namawiać, żebyś podszedł do nagrywania tego tematu, to znaczy, że miałeś opór, miałeś jakieś, coś w głowie miałeś takiego, że cię nie pozwalało się za to zabrać. O co chodzi? Dlaczego tak mówisz? Różnica i taki pozorny brak temperamentu w tych utworach, różnica między nami wokalna, zupełnie inne tembry głosu i tak dalej, a także skrótowość języka angielskiego, która powodowała, że ja go nie rozumiałem tak bardzo, mimo że znałem angielski trochę. I trudno uciec od Maćka Zębatego w tym momencie, bo mnie bardzo długo namawiał mój menadżer, żeby to zrobić. Ja mówię, jak ja to zrobię, jak my jesteśmy zupełnie inni, a on jest w sumie taki dla mnie nudny i tak dalej. To przeczytaj sobie tekst Zębatego. I tam zrozumiałem taką tajemnicę właśnie wszystkich tego typu wykonawców, prawda? Bob Dylan, on, wielu innych, że można trafić do ludzkiego serca i zakotwiczyć na stałe w takim sercu, jeżeli śpiewa się rzeczy prawdziwe, jeżeli się nie przekłamuje, jeżeli się mówi o rzeczach nie wprost, ale dokładnie to. Miłość, prawda, tajemnica, ironia, dystans. Ale no, nie wiem, Coen to jest taki typ, który, u którego gdzieś, nie wiem, pod, tak mówiąc trochę metaforycznie, że pod cienką skórą płynie u niego prąd. Tak, to jest, piękne określenie. No bo taki on jest, ta powierzchowność jest taka delikatna. Piękne określenie.
Piękne określenie. Ale to jest też koleś, który jak gdyby, jeżeli gra w szachy, to tą królową jest prawda, tak? No i on tym rozgrywa, to jest coś takiego. Ale u ciebie też było masę takich, na tej twojej drodze życia, też było masę takich rzeczy, gdzie bez ogródek mówiłeś zawsze prawdę i trochę wprost też ze świadomością, że zostanie to przyjęte w sposób, no powiedzmy, co najmniej średni. Tak, i to nas właśnie łączy, bo w nagraniach to są rzeczy wręcz bardzo potrzebne, bo za szybą ci ktoś powie, krawiec, bo tak na nim mówię, krawiec, nie kłam, tu nie kłam, bo nikt ci w to nie uwierzy, musisz prawdę zaśpiewać, musisz wykrzesać siebie, jak co naprawdę o tym myślisz. Więc to jest jakby podstawa. Ale Cohen prócz tego ma cały czas w sobie jakąś taką tajemnicę i taką możliwość przekazania tej tajemnicy ludziom, zwykłym zjadaczom chleba. Ciągle powtarzam, zębaty w kółko, ale przecież nagranie tej płyty, myśmy tak za bardzo nie męczyli się z tą płytą, ponieważ, jak wiesz, ja tam nie nadużywam żadnych wokalnych trików. Tak no tam fajerwerków nie ma, to nie o to chodzi. Jest po prostu... Ja przeżywałem tą płytę, każdą jego linijkę, bo ona do mnie przemawiała i wtedy wiedziałem, że śpiewam prawdziwe rzeczy. Niestety, nie wiem, czy mi się uda taką płytę jeszcze jakąkolwiek aż tak mocno nagrać, bo tak jak mówię, poruszył moje serce i nad wieloma rzeczami się zastanawiam dzisiaj, nad tajemnicą miłości, nad tajemnicą pokory, nad tajemnicą wiary. Jestem mu wdzięczny za to i żałuję bardzo, ktoś zadał pytanie, bo ja jesteśmy naprawdę, nie przewidzieliśmy tego, że można by było wspólnie zaśpiewać jakiś utwór. Niestety. Gdyby była taka, no bo możliwość zawsze jest, tak? To wiadomo, że to jest tylko kwestia biletu lotniczego w jedną lub w drugą stronę. A gdyby była taka szansa, który numer byś mu zaproponował? Gdyby to mogło od ciebie zależeć, gdybyś ty mógł poprosić o konkretny numer. Jeszcze nie chcę improwizować, naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. Myślę, że zostawiłbym jemu decyzję. Na pewno chcielibyśmy mu tą płytę przesłać, bo ciągle pokusa jest taka, żeby nagrać jeszcze, przecież on ma jeszcze drugie tyle utworów. Trzecie i czwarte bardzo tyle. Mocne, bardzo mocne. I czy po prostu nie śpiewać dalej i dalej nie dawać ludziom tego, co ja otrzymałem, bo przecież ja jestem zwykłym człowiekiem, średnie wykształcenie, wychowany bez ojca od 16 roku życia. Ja jestem zjadaczem chleba, który otrzymał, ja wierzę w Boga, nie kryję się z tym, talent, którym Cohen pokazał, że mam rację przez całe swoje życie, ponieważ dzielę się nim bez ogródek. To znaczy, oczywiście na scenie się trochę przerysowuję, wygłupiam, to jest scena. Scena jest od tego. To jest inna rzecz. Natomiast kiedy ma się świadomość, że ta płyta będzie słuchana przez jakąś tam ilość ludzi, na ogół dużą, to po prostu to jest odpowiedzialność i to jest zwycięstwo nad samym sobą i to jest kolejny egzamin i to jest wielkie przeżycie zawsze. I dlatego mając 70 lat i 52 lata, 81 lat na scenie, mam za sobą ciągle taką myśl, że nie straciłem czasu, że się kształciłem na pewnych utworach, tak jak kiedyś śpiewałem, oczywiście w oryginalnym języku, nagrałem nawet dwie płyty swingowe, gdzie Nat King Cole, Frank Sinatra i wszyscy, kiedy mi zaimponował Rod Stewart, kiedy nagrałem Rod Stewartem duet, to też, ponieważ swingowa muzyka jest to taki mój konik. Fajne są te płyty Roda. To jest... A ja zaśpiewałem, wyobraź sobie, dwie takie płyty. Na jednej Urbaniak zagrał na saksofonie, na drugim utworze na skrzypcach. I to też jest taka płyta, której mogę słuchać, bo w domu moim nie słucha się Krawczyka.
Ja tego Coena naprawdę najczęściej słuchałem. I mojego, o dziwo, Presleya, z którym jest właśnie trików wykorzystanych, dużo jakby coverów takich, tylko po polsku, gdzie jest dobry nastrój, bo takie piosenki się wtedy pisało. Ja nazywam to słoneczna twórczość, że jest, wywołuje uśmiech, wywołuje takie miękkie, dobre, pozytywne reakcje, głównie jeśli chodzi o taniec, prawda. Takich piosenek już się nie pisze, no bo tutaj to była przygoda po prostu z czymś. Otarłem się o coś naprawdę bardzo ciężkiego gatunkowo artystycznie. A słuchaj, nie irytuje ciebie jako twórcy taka sytuacja? Teraz trochę hipotetyzuję, ale wiem, że prawdopodobnie nie mijam się dużo z prawdą. Gdyby poprosić twoich fanów, płyta spadła, gdyby poprosić twoich fanów o zbudowanie takiej setlisty koncertowej na życzenie, którą miałbyś wykonać, którą oni by chcieli, to zdajesz sobie sprawę z tego, że ona by się zaczynała od parostatków i pewnie dalej był, tak, i pewnie znalazłoby się na niej ze 20 rzeczy, których masz już po prostu serdecznie dosyć, po dziurki pewnie w nosie, bo śpiewałeś już je miliard razy, a rzeczy, które ty uważasz za bardzo wartościowe i cenne dla siebie i cenne w kontekście twojej twórczości, mogłyby się nie załapać na taką setlistę, nie wkurzać się, co? Zadałeś mi pytanie, które ja sam sobie zadaję też. Jak to się dzieje, ja trochę przetransponuję to, jak to się dzieje, że można wytrzymać z tym repertuarem, gdzie się gra któryś tam tysięczny koncert tam w swoim życiu. I tego nie rozumiem, że ja się nie nudzę z tym, że ja mam takie wrażenie, że jakbym to śpiewał po raz drugi lub trzeci, nie wiem, może napędza to reakcja widowni, uśmiech, taka życzliwość. Mnie na duchu bardziej podnosi taki uśmiech na widowni albo na ulicy, kiedy widzę, że oni mnie traktują jak takiego prawie członka rodziny. I pamiętam jeszcze, żył Miecio Fok, mówię tak bezpośrednio, bo byliśmy bardzo zażyłych stosunka przyjaznych. On mnie nauczył działalności takiej charytatywnej, wytłumaczył mi to, ale ja zacząłem od czasu, kiedy zobaczyłem u niego taki moment, że szli ludzie, uśmiechali się do niego, a on się im ładnie kłaniał wtedy i oni mu się odkłaniali. To było coś takiego, co czasami widziałem w Stanach Zjednoczonych, nawet nie musiał być to jakiś znany ten. I pytałem się, mówię, powiedz mi, Czesław, jak to jest, że ty się kłaniasz ludziom? Czy to nie jest takie dziwne? A on mu, widzisz, bo to jest tak, jeżeli ktoś się do mnie uśmiecha, to znaczy, że mnie zna. Jeżeli mnie zna, to znaczy, że zna moje piosenki. Jeżeli zna moje piosenki, to pewnie z płyt. To ja już jestem im winien ukłon. To było jego takie podziękowanie. I jego taki właśnie szacunek do... On niepowtarzalny głos, takiego drugiego chyba nie mieliśmy w historii wokalnej. Niepowtarzalny, gęste vibrato, ciepły głos. I piosenki niezapomniane. Nagrałem całą płytę ku pamięci Mieczysława. To już mój dziadek nawet mówił, że buty jak się czyści, to trzeba czyścić nie zelówki, tylko tam między zelówkami to miejsce, podbicie. Ale ja nie wiedziałem, że to jest jakaś pokoleniowa sprawa. Mówię to anegdotycznie w tej chwili. I dlaczego? I też zapytałem o to, bo byliśmy w jednym hotelu i on akurat czyścił buty właśnie tam, na tym podbiciu. I ja mówię, po co to robisz? A on mówi, właśnie jutro będę szedł w tych butach do kościoła. I jak klęknę, to ten, co za mną klęczy, jakby zobaczył takie niewyczyszczone podbicie, to co on by sobie o mnie pomyślał? On miał takie, dziadek mój to samo mówił. Więc przebija w tych tekstach, co chcę powiedzieć, taki szacunek dla drugiego człowieka, jakby prawie bez powodu, a jednocześnie z takim ach, jestem kimś, więc muszę uważać, nie? Ja nie mam tych jakieś ostrzegawcze sygnały, nikt mi nie wysyła, że chce mi zrobić krzywdę, bo nie mam takich przypadków, nie spotykam, a już po tylu latach śpiewania różnych rzeczy, no to zbudowałbym ten koncert tak samo po raz tysięczny któryś,
ponieważ no, są utwory, które muszę zaśpiewać. To wymieniłeś parę ostatek, ale tam jest jeszcze 12, 30. Tak, no, ale mówię, które muszą zaistnieć, czy 15, które powinny zaistnieć w takim koncercie. A moim zadaniem jest, i to mi się udało osiągnąć, żeby nie palić miejsca, w którym się występuje, że dać to, co można z siebie, najlepszego, po to, żeby jeszcze raz do tego miasta czy miasteczka przyjechać. A ponieważ śpiewam muzykę taneczną, to nie komplikuje życia drugim ludziom. Natomiast Cohen, jak śpiewa, to nie tyle, że komplikował ludziom, ale po prostu budził ich z różnych takich marazmów, z takich kompleksów różnych. Odwrotnie, on prostował. I prostował. Wyjaśniał sporo tak. Albo chociaż pokazywał, że nie tylko smutny człowieku, ty tak myślisz, są też i nie jesteś sam, nie? To trochę na tej zasadzie. Ale zobacz, mówisz o bardzo dużej wartości tekstu w rozrywce, bo można powiedzieć, że robisz w rozrywce. No tak, no, jak gdyby nie uciekniemy od tego. Nie, ale dobra, robisz w rozrywce, ale tekst jest bardzo, bardzo, bardzo ważny, a jakby tak popatrzeć na tych, którzy dzisiaj zaczynają dopiero robić w rozrywce i na to, co się dzieje dookoła, no bo przecież jak jedziesz samochodem, to musisz słuchać radia albo tak, czegokolwiek. Tak. I zakładam, że jak słyszysz poza reklamami tam połowę, powiedzmy, tej treści muzycznej radiowej, to możesz zachodzić w głowę, co ja tu kurwa robię. Dokąd zmierza ten świat? Co się dzieje? Świat zmierza w swoim kierunku cały czas, to znaczy on się zmienia. On to jest tak w muzyce to samo. Zmieniają się mody, prawda, na śpiewanie. Kiedyś mężczyźni w dużym głosem byli w cenie i ja tam się znalazłem dzięki temu, prawda? Później muzyka bardzo taneczna, muzyka dyskotekowa, muzyka z takim pazurem, później muzyka rockowa, która budziła w ogóle wszystkie instynkty takie u nas raczej pozytywne. Później muzyka buntu, prawda, punkowa. W końcu mamy hip-hop i rap, do którego mam jakiś szacunek ze względu na obfitość treści, jak można przekazać więcej w jednym utworze, którym się rapuje w hip-hopie, czy więcej niż w trzech piosenkach naraz, które my śpiewamy. I to jest też jakiegoś... I w Polsce, tam się narodziło w Ameryce, ale w Polsce jest też dużo momentów, które może się w młodemu pokoleniu zwyczajnie nie podobać, które można znienawidzić i po prostu oni dają upust temu. Myśmy mieli innych właśnie idoli. Ja byłem bardzo grzecznym takim pobitlesowskim nurcie gitarzystą i śpiewakiem, którego kształtował Rysiek Poznakowski, ten specyficzny rodzaj pisania piosenek. No, to mówisz o wizerunku scenicznym, tak, bo to tak, poza sceną to też miałeś różne okresy. W tym momencie ukierunkowaniu trochę na to, że była decyzja, jak śpiewać, prawda? Do kogo śpiewać? Czy śpiewać do publiczności szeroko? Jak to dziennikarze wtedy nazywali nieładnie pod publikę, teraz się to nazywa dla publiczności. I ja miałem taki wybór, bo mogłem przecież śpiewać poezję, mogłem próbować jakoś inaczej, ale też miałem obok siebie Andrzeja Kosmale, Rysia Kniata i Wiesia, moich trzech muszkieterów, którzy, Wiesia Wolnika, który robi orkiestrację, aranżę, którzy pomagali mi w wyborze tych piosenek. Nie zawsze, przyznaję, był to szczęśliwy wybór, ale z pewnością gdzieś tam docierał. I ja nie mówię, że większość tych piosenek dotarła do ludzi, bo z różnych powodów ona nie docierała, ale mam ogromne szczęście, bo słyszę właśnie, tak jak mówisz, różnych wykonawców i szczerze mówiąc jestem zaskoczony umiejętnościami wokalistek i wokalistów w dzisiejszych czasach, od gdzieś powiedzmy 2 lat, wysyp talentów, prawda? To samo w sporcie, prawda? Jestem tym bardzo zbudowany jako Polak, ponieważ myśmy mieli jakieś wzorce, na których się opieraliśmy, próbowaliśmy kopiować, naśladować. I dzisiaj się to samo dzieje,
ale widać. Chyba dzisiaj nikt już nie ma kompleksów, że, bo kiedyś jak myśleliśmy, jak coś było z zachodu, to klękaliśmy, tak? Bo to przyjechało z zachodu i w ogóle to na pewno jest lepsze na lepszym papierze, na lepszej taśmie i w ogóle, tak? A dzisiaj jak gdyby bieżnie mamy te same, boiska mamy te same, nie wiem, studia nagrań mamy te same. Tak. Jak gdyby wszystko masz, reszta jest w głowie. No. Zawsze byłem zachwycony w Ameryce tym, że wystarczyło przesunąć gałkę pół milimetra i była nowa stacja. I to w różnym stylu, tu symfoniczna, tu jazzowa, tu lekko soft jazz, tutaj pop, tutaj country, tutaj jeszcze co innego, rock. I mówię, Boże, kiedy tak by było w Polsce? I teraz jest praktycznie to samo. Jeżeli nie co pół milimetra, to co dwa milimetry. Zależy, jak dużo masz radio. Tak, dokładnie, zależy, jak dużo. Ale to wpływa na edukację bardzo. Trzeba powiedzieć, że ci ludzie słuchają, bo warsztat niektórych wokalistek czy wokalistów jest zadziwiający i możliwości wokalne. Z tego się ogromnie cieszę. Ale to wiesz co, jedną rzeczą mnie zaskoczyłeś, bo często rozmawiam z artystami, którzy są na scenie nie od wczoraj. Powiedzmy z tymi dorosłymi już, do takiej grupy cię bym wrzucił. I powiedzmy ty i Michał Urbaniak to są dwie takie postaci, które pochlebnie albo z pewną dozą nawet fascynacji wypowiadają się na temat rapu czy hip-hopu. Powiedzmy do reszty tej grupy pełnoletnich artystów te dzieciaki w kolorowych spodniach nie docierają. Naprawdę uważasz, że to, co się dzieje na polskiej scenie rapowej, hip-hopowej jest tak wartościowe, jest tak istotne? Ja myślę, że to jest początek, że to będzie dojrzewać bardzo. Cały świat idzie, moim zdaniem, jest na równi pochyła, idzie moim zdaniem w bardzo niedobrym kierunku, to jest moja opinia tylko, ale przecież to nie śpiewają jacyś ludzie o ograniczonym intelekcie, tylko śpiewają ludzie myślący, bo przecież w tych, przepraszam, niektórych utworach jest po prostu kawałek poezji zbuntowanej, ale jest. Nie mogłem się nadziwić, mieszkając w Ameryce blisko czarnej dzielnicy i latynoskiej, że to tak może ciągnąć całe życie, bo to daje ogromny impet i daje ogromny coś, jeżeli się można wypowiedzieć bez problemu na różne tematy, które człowieka bolą, to jest na pewno ujście, bardzo bezpieczny taki balon bezpieczeństwa, wypuszczenie pary z człowieka i ci, co słuchają, mają prawdopodobnie to samo. Ale to mówisz podobną rzecz też jak Marek Piekarczyk, bo on też epizod w Stanach Zjednoczonych też musiał sobie robić różne rzeczy pozamuzyczne, żeby mieć co do gara wsadzić. I też tam polizał i zetknął się wtedy z rapem, z hip-hopem, o którym my tutaj w Polsce już kompletnie nic nie wiedzieliśmy nawet, bo to się tam wtedy rodziło, kiedy on był w Stanach. I on też mówił jak miałem z nim okazję rozmawiać, mówił o tym rapie jako o takim sposobie ekspresji, który jak gdyby pozwalał wrócić do tej pierwotnej funkcji muzyki, jeżeli mówimy z punktu widzenia twórcy, czyli takiego ponownie dawał taką możliwość szczerej, nieskrępowanej ekspresji tego wszystkiego, co cię tam gniecie, ciśnie i tak dalej. To samo, na co zwracano uwagę przy tej pierwszej fali punka, to samo, na co zwracano uwagę przy pierwszej fali rock'n'rolla, u nas big beatu i tak dalej. No, oczywiście zachowując proporcje i wszystkie te estetyczne ograniczenia. Czyli co jesteśmy skazani na hip-hop? Od początku świata istnieje w muzyce różne były rodzaje muzyki, twórczości przyrzeźbiarzy, malarzy, prawda. To nie jest tak, że mamy się bać, bo hip-hop zaleje. Rock and roll w swoich korzeniach jest wrośnięty w każdy gatunek. Nawet dyskotekowy mogę powiedzieć, bo przecież te lupy, które się wgrywa, czy bębniarze jak grają, prawda, to są szkoły, ale jeśli chodzi o tematykę, to ona będzie zawsze różnorodna, ponieważ różnorodni są słuchacze. Jeden lubi
słuchać muzyki klasycznej, jeszcze inny chciałby tańczyć całe życie, a jeszcze inny chciałby coś przeżyć przy tej muzyce, więc myślę, że to jest bardzo rozstrzelona rzecz. I oczywiście zgadzam się z Piekarczykiem tutaj w zupełności, z tym, że nie mam jeszcze takiego doświadczenia, wiem tylko, że zawierają one, te utwory hip-hopowe, w rapie można dużo wyrazić rzeczy, które są nawet w przyszłości mogą być niebezpieczne dla człowieka. Jest fantastycznie, że mają ci ludzie jakiś mesjanizm, taką wizję po prostu czegoś, nie bawmy się w to, bo to jest niedobre, nie? Albo jeszcze inni, którzy potrafią tylko wyzywać na ten temat i wcale im się nie dziwię z drugiej strony. Jest to niecenzuralny sposób wypowiedzi. Ja nie potrafię tego robić. Ale jakiś katalizatorem mocy to jest. Na pewno katalizatorem, bardzo dobre określenie i jest momentem takiego, że człowiek jest, no powiedziałem coś prawdziwego. Spójrzmy na muzykę, również na twoją muzykę, troszeczkę z innej perspektywy. Znaczy, spójrzmy na ten sam temat z pozycji słuchacza, bo sam chyba przed chwileczką też coś takiego powiedziałeś, że ktoś lubi słuchać, nie wiem, jazzu, ktoś lubi słuchać muzyki poważnej, klasycznej, a ktoś chce tańczyć. I wiesz, to taki podział na tych, którzy chcą tego, tego lub tego, wydaje mi się powoli też przechodzącym do historii, że słuchacz nam, i to jest pewnie związane ze sposobem dystrybucji muzyki, słuchacz nam się cholernie zmienia na scenie, że nie ma już czegoś takiego, że ten słucha punka, ten słucha big beatu, ten słucha rock'n'rolla, a tamten słucha disco. Bardziej mamy do czynienia raczej z czymś takim, że tak, że jak jest mi źle, to słucham tego. Jak mam ochotę się wychillować, to słucham poważki. Ja należę do takich słuchaczy. A jak z kolei przyjdą koledzy z paroma butelkami wina, no tak, to wtedy sobie sięgam po coś innego, wesołego. Dokładnie tak. Tu powiedziałaś o takim, jak ja, który właśnie te wszystkie style, one są umieszczone na przykład w dniu czy w nocy, nie, że łapię się na tym, że czasami mam dosyć wszystkiego i usłyszę Brahmsa, prawda, czy innych kompozytorów, czy nawet walca Straussa, czy to, i nie starzeje się brzmienie skrzypiec, wiolonczeli, rogu czy buzonu. I to jest, dzieje się, powiedzmy, tam między godziną X i Y, nie? Przychodzi taki czas, że chciałbym sobie troszeczkę, no już coraz rzadziej, ale bo nie chodzę do dyskotek. Żałuję bardzo, że nie ma formy dancingu takiego, jak było kiedyś. Śledzik, zimna wódeczka albo tatar, prawda, i piwko, albo zrazik i czerwone wino, i że można swoją panią poprosić w rytm foxtrota czy tanga, gdzieś w brzmieniu skrzypcowo-akordeonowym, ale to nie świadczy chyba o starzeniu, tylko znowu o jakiejś porze dnia. I tu się zgadzam, że teraz się te różnice zacierają, bo też myślę, że tylko tacy ludzie, którzy, mówiło się o melomanach, mówiłeś, ludzie, którzy słyszą, bo bardzo wielu ludzi jest wszystko naprawdę jedno. Tak, znaczy tych bym zostawił w spokoju, bo im jest naprawdę wszystko jedno, tak? Ale nie mam problemu z tym, żeby sobie wyobrazić, że wiesz, ktoś na swojej playliście, bo to dzisiaj się chyba tym operuje najczęściej, ma, wiesz, nie wiem, wygnanie praptaka Mellera, ma Krawczyka śpiewającego Coena, ma jakieś numery hip-hopowe, wiesz, i to mu się losuje i wiesz, wypada jedno po drugim. W związku z tym, na przykład, nie, pytanie, które można spokojnie już chyba odłożyć do lamusa, o to, dla kogo ty tworzysz, jest kompletnie bez sensu, tak? Nie sądzę, żebyś umiał odpowiedzieć na takie pytanie. To znaczy, ja myślę o tych ludziach, tak jak policzono, tak wstępnie, że ja mam takich 80 tysięcy ludzi zdecydowanie po mojej stronie. To znaczy, oni są przyzwyczajeni do tych utworów starych, które osiągają tam jakiś entuzjazm na widowni, szczególnie na imprezach biletowanych.
I ja nic już nie robię takiego, co chciałem. Ja muszę zdobyć tego widza, bo to rap teraz jest. Muszę koniecznie zarapować albo to, albo tamto, bo to się dzieje poza moją kontrolą. Moje utwory gdzieś tam biorą sobie i się nimi bawią i się z tego cieszę, szczerze mówiąc. Więc to samo chyba jest nie tylko w muzyce. Ta wielokulturowość zależy też od południków, równoleżników i innych rzeczy geograficznie położonych. Są narody, które... No, ubóstwiają po prostu muzyka. Są narody, którym słoń na ucho nadepnął i on tylko mają ram, tram, tam, tam i koniec, nie? No to tak. To... Nie odpowiedziałem może dokładnie na to. Nie, ja rozumiem, ale ci, którzy mają ram, tra, ram, to też tam parę rzeczy dali jednak. I to nie mówię o Modern Talking czy tam innych tych. Nie, nie, ja nie mam... ja mogę nie słuchać tego, na przykład, jeżeli już wymieniłeś, tak? Mogę nie słuchać, ale muszę powiedzieć, że gdyby nie Modern Toki, to nie byłoby dzisiaj w małych wsiach i małych miasteczkach tych przepełnionych dyskotek, gdzie się śpiewa czasami durne rzeczy, czasami fajne rzeczy, bo sam trochę tych durnych rzeczy nagrałem, ale to było pod wpływem chwili emocji i braku pieniędzy na przeżycie i to było takie koło ratunkowe, prawda? Bo jak śpiewałem w Disco Relaxie, to 6 milionów ludzi oglądało codziennie. Najśmieszniejsze było to, że w pierwszym programie był mój utwór, gdy nam śpiewał Elvis Presley na pierwszym miejscu, a Dziewczyno nie jesteś sama, czy tam Canzone d'amore na liście Disco Relaxu, na co zgrzytali zębami prawie wszyscy dziennikarze. No byli tacy, co tam ci pocisnęli, jak tak, to tak, mówić tak, dzisiaj. To mi specjalnie nie przeszkadza, to nie jest przyjemne, od razu mówię. To nie dlatego, że, bo ja byłem leczony przez życie przebiciem tego balonu ego, w którym każdy wykonawca jakiś tam ma. Jest nadwrażliwy na własnym punkcie. I to boli czasami, ale jest też dobrą terapią na to, żeby ten balon tego ego nie napuchł tak, żeby człowiek nie wzrósł się wysoko, bo później jak się... on na pewnej wysokości pęka, to z takiej wysokości się spada, to można nie przeżyć albo ponabijać sobie naprawdę poważnych guzów. Po co mi to? Im wyższej wysokości spadasz, tym bardziej boli, nie? No właśnie, ja miałem zawsze sygnał ostrzegawczy. Jest dekalog, jest kazanie na górze, jest mój mistrz, Bóg i człowiek Chrystus. Ja mam ten kaftan bezpieczeństwa, któremu się oddałem, w który wierzę i chcę zasłużyć na to, bo wierzę w to, że istnieje życie, że nie może człowiek bez duszy istnieć, bo inaczej nie byłoby. Na przykład piosenek, na przykład rzeźb, na przykład transcendencalnych jakichś sytuacji twórczych, obrazy i tak dalej, astronautów i nawet dobrych szewców, którzy pięknie robią obuwie. Także to, ten talent, który jest dany za darmo, jakoś, niewierzący może, no genetycznie, prawda, niech będzie. Jeżeli jest w sobie duszony i daj, 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 to on nic nie, on nic, człowiek nie może wtedy nic zdziałać. Natomiast jak się go oddaje, już ewangelicznie, przepraszam za katechezę, to on się pomnaża i otrzymuje się jakąś nagrodę za to. Kurczę, to ja czekam na kolejną nagrodę taką. Dziękuję ci bardzo. Serdecznie dziękuję.